O, kurde mama. Co? O, pomóż mi, bo... O Jezu, no co? Nie umiem sobie poradzić? Zastępcza mama nie umie sobie poradzić. Już masz smoczkę. Masz. I uglajdana, nowe lumpy. Patryk, ale no dziecko, no tak to też... Bo tak trzymałaś pewnie źle. To trzeba było, to by mu ty mogłeś trzymać. Jak... Ja już się natrzymałem. Teraz a ja się nie natrzymałam? Tak gadasz, jakby się nie upiekowała. Ale ja nie mówię, że nie. No. O, ale chyba się napina do kupy. No, to byś miał okazję przebrać. Dobrze, że ja tu tylko komentuję, więc nie mogę pomóc. Ej, no gdzie mi tu... Ja to nie umiem przecież. O, minę zrobiła na ciebie, jak Eliza, jak się urodziła. Kupa. Szybko! Będziesz miała jak wujek. Czekaj, się ulało. Daj zobacz, nie ma ten. Nie ma kupy w kierunku. Chyba jeść. Dwie kupy też. Ej, odmieniamy się na dzidzie? Nie, no weź Patryk, sprawdź. Odmieniamy się na dzidzie? Ale masz problem sprawdzić, czy ale ja nie muszę sprawdzać, bo już tu czuć. Odmieniamy się na dzidziole? Niemowlak kontra macudzińscy, póki co 1-0. Ojej. Mokry jestem cały. A to co, muszę ściągnąć całe? Nie. Zaginę do góry. Nie pamiętasz? No nie pamiętam. Daj no mi pieluszkę. To już powinnaś sobie przygotować wcześniej. No ale Patryk, no stoisz obok. Obok, a jak mnie nie byłoby? I wyrzucić pieluchę. Proszę bardzo. Patrz na nią. Zawsze marzyłam o tym, żeby Eliza miała rodzeństwo. Ja sama mam i sobie nie wyobrażam, żebym nie miała brata czy siostry. Bo doskonale wiem, że no kiedyś nas zabraknie i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ona sama nie została. Ma koleżanki, ma przyjaciół, ma kuzynostwo, ale uważam, że to, że ma się te więzy krwi takie bliskie, brat bądź siostra, to jest coś wyjątkowego. O! Mamo, bo usnęła akurat, gdzie ją położyć? Daliście radę? No, daliśmy radę. Kto dał, to dał. To już szóstko bym sobie dał radę. Ale tak? Dzieciaka chce, a ten... A problem miał. Ale widzę, że inna... Myślicie poważnie o maluszku? Myślimy, nie myślimy. I to jest takie, że wiesz... Ale wiecie o tym, że... Do stówki. Pomocam, to byłoby trochę gorzej. Ja wiem, że wypadałoby, żeby babcia podzieliła te swoje obowiązki z wami tutaj, jedna mi drugą. A wtedy pracowałaś i ten... I się udało pomagać, no co? Eliska była malutka. Ile dam przecież radę? I ty pracowałaś, i teściowa też pracowała, nie? Pomyślimy, nie? Z jednej strony bym chciała dla Elis, żeby miała rodzeństwo, ale z drugiej strony już jest też wygoda, nie? I tak. No to trzeba coś rozważyć, przemyśleć, jak to zrobić. Albo to, albo to. Już najmłodsi nie jesteśmy. Patrycie. Nie przejmuj się, moja mama miała 45, jak mnie urodziła. Nie jesteście jeszcze starzy, nieprawda.